Every day, 24/7, you call my name. Przed chwilą nagrałam dla Was film w tej stylówce, notabene. Ale nikt nie wiedział, że na dole mam spodnie od piżamy. No i że w sumie jest rano. Zastanawiam się, czy ja powinnam kręcić na tym kanale pogadanki. Ponieważ... nie wiem, natomiast wiem, jak bardzo wy tych pogadanek potrzebujecie. Czy wy chcecie mnie słuchać? Nie wiem. Ale jak już coś nagram, to okazuje się, że wszystkie przeżywamy w życiu to samo, wszystkie przechodzimy przez bardzo, ale to bardzo podobne problemy, sytuacje stresowe, że tak na dobrą sprawę wszystkie, no, w życiu, nawet jeżeli coś, to przechodziłyśmy przez jakieś podobne życiowe, czy potyczki, dramaty, czy śmieszne sytuacje. Ale koniec końców, bardzo często zaobserwowałam, że tak jak kobieta kobiecie wilkiem, tak faceci nie są tak przeciwko sobie. I mówię tutaj o tym, bo nie dlatego, że mam wenę, że mam dzień, albo że stało się coś dziwnego. Natomiast powiem Wam, że obserwując wszystkie męskie relacje, widzę, że mężczyźni bardziej na przykład są w stanie ze sobą rywalizować, ale motywująco rywalizować. A chociaż oczywiście zdarzają się wyjątki, bo nawet osobiście znam wyjątek mężczyzny, który no wyjątkowo gdzieś tam jest zazdrosny o wszystko i o wszystkich i no wiecie, nawet o to, że ktoś robi zakupy w Lidlu. Natomiast ja jestem człowiekiem, który bardzo zawsze wspiera innych ludzi. No i jak to wygląda? No wygląda to następująco, że pewnie tego nie wiecie, teraz się dowiecie, bardzo dużo osób mi się zwierza. Bardzo dużo osób mi się zwierza. Pewnie dlatego, że fakt, że mi się zwierzają, nie jest puszczany nigdzie dalej. To gdzieś tam, jeżeli to jest do mnie, to zostaje u mnie. Natomiast powiem Wam, dlaczego postanowiłam nakręcić ten film. Dlatego, że ja jako osoba pracująca w internecie, ponieważ ja pracuję w internecie, ja się z tego, no nie powiem utrzymuję, no natomiast zarabiam w taki sposób. Pracę, płacę podatki, wszystko jest legalnie. Bardzo często spotykam się z jakimiś anonimami. No i kiedyś dostałam taką wiadomość od dziewczyny, która powiedziała, że kiedyś była moją hejterką, ponieważ jak się okazuje, znała mnie z życia prywatnego, powiedzmy, chodziłyśmy do równoległej klasy. Nie znała mnie osobiście, ale no gdzieś tam jako młodsza dziewczyna zazdrościła mi, że miałam lepsze buty, że coś tam, no w ogóle pierdoła. No i mówi, że gdzieś tam no ją, brzydko mówiąc, bo było lepiej. No myślę sobie, okej, girl. Jakby nie rozumiem, dlatego że ja naprawdę otaczam się mega dziewczynami w swoim gronie życia. To są kobiety, które nigdy nie przestają marzyć, które mają różne wzloty i upadki, ale zawsze pną do przodu. Moja mama zawsze mówiła mi, że co by nie było, jakby nie było, po prostu głowa do góry, działamy dalej, bo przecież życie jest różne. Natomiast powiem Wam, że naprawdę zaobserwowałam, że jest wiele toksycznych kobiet, no bo ja nie spotykam się z toksycznymi mężczyznami, tylko z toksycznymi kobietami, które chciałyby życzyć gorzej innej kobiecie. No na przykład dlatego, że miała ładniejsze buty mając 16 lat i no tam, żeby ci się, wiesz, rozkleiły, czy w ogóle abstrahuję. I myślę sobie tak, że z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że jesteśmy w jakiejś beznadziejnej sytuacji życiowej, czy nie wiem, jest nam ciężej, jest nam trudniej, bo to ewoluuje z każdym etapem życia.
I na przykład, tak jak kiedyś ktoś mógł mieć do kogoś pretensje, że jest ładniej ubrany, czy ma lepsze buty, czy ma fajniejszy plecak, no tak dzisiaj, tak jakby nasze sytuacje, położenia życiowe się zmieniły, no i na przykład kobieta kobiecie potrafi zazdrościć tego, że a ta ma pomoc na przykład do dziecka. Ja nie mam, to jej jest lepiej i ona se może chodzić na siłkę, ona se może to i tamto i siamto i sramto. I jesteśmy w stanie naprawdę przez to, że ktoś na przykład ma pomoc do dziecka, jesteśmy w stanie oceniać niefajnie drugą kobietę. Ja tak nie mam. Ja tak nie mam i też właśnie... Kurczę, to jest chyba wychowanie mojej mamy, tu jestem dumna i mojego taty, naprawdę oni zawsze jakoś chcieli, żebym się wspierała ze wszystkimi koleżankami. Wiele razy w życiu miałam sytuację, że to ja gdzieś kogoś wspierałam, a ktoś gdzieś na przykład potrafił mi, nie wiem, wbić jakąś szpilę czy coś. I powiem Wam, że nie zgadzam się na to, żeby coś takiego się działo. I chciałabym tutaj otworzyć tą dyskusję. Zastanawiałam się, czy nagrywać ten film, czy nie, ponieważ wiecie co, ja też jestem normalnym człowiekiem po drugiej stronie, który ma swoje emocje i zastanawiam się, z czego to wynika. Dzisiaj na Instagramie też między innymi u mega po prostu uwielbiam. Już Wam mówię. Uwielbiam, po prostu uwielbiam Marietkę Kręciołek. To w ogóle nie wiem, no jakaś chyba moja bratnia dusza instagramowa i mam nadzieję, że kiedyś uda nam się kochana pójść na kawę. Natomiast dzisiaj Marietka nagrała świetne stories i to jest o wywiadzie Małgorzaty Rozenek, słuchajcie, z Magdaleną Mołek i tam tak jakby... Pani Rozenek wypowiada się na temat zawiści w jej kierunku ze strony innych kobiet. No i myślę sobie, kurczę, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego kobieta kobiecie jest w stanie, wiecie czego zazdrościć? Tego, że jej się na przykład bardziej chce. Tego, że jak jej się tak chce. Ja wielokrotnie spotykam się z tekstem typu: po co ty tak zdrowo jesz? Mówi, zjedz coś normalnego, a nie tylko będziesz jadła jakieś tam szczawie, jarmuże i te sprawy. Po co ty tak ćwiczysz? No ale po co ty tak ćwiczysz? Przecież jesteś taka chuda. Przecież jesteś taka chuda, na co ci to wszystko? I tak myślę sobie, że... Kurczę. Potrzebowałabym w kobietach tego, abyśmy bardziej motywowały się i pchały do tej determinacji, ponieważ czy to jest łatwe, żeby dzisiaj być bardziej zdeterminowanym? Nie. W wywiadzie Małgorzata Rozenek, ja oczywiście Wam podlinkuję ten wywiad na dole, Marietka wypowiedziała się bardziej personalnie, jeżeli chodzi o nią, że ona zawsze uwielbia czerpać z życia garściami, że zawsze będzie jej się chciało i często też gdzieś może być to odbierane w niefajny sposób, rozumiecie? Jak może być odbierane w niefajny sposób, że komuś się chce ćwiczyć, że ktoś wróci z pracy o 21, mając dwójkę dzieci, jemu chce się na przykład ćwiczyć. I myślę sobie, że często dużo kobiet przez to, w jakiej obecnie sytuacji życiowej się znajduje, rzuca cień na czyjeś osobowości. I ja na przykład wielokrotnie spotykałam się z różnymi komentarzami. Wiecie, ja jestem na YouTubie, ja naprawdę, ja nie czytam tylko komentarzy typu: Karola, co masz na ustach? Ja czytam komentarze typu: co za morda? Tak jest. Okej, ja to akceptuję. W sensie, ja się do tego przyzwyczaiłam. Nie akceptuję tego, że kobieta jest w stanie coś takiego napisać, bo niestety bardzo często to pisze kobieta. Ale powiem Wam tak. Każdy w życiu chce, aby ktoś ich dobrze traktował. Każdy chce być szczęśliwy. Każdy chce, żeby jemu w życiu się wiodło. Tylko to wszystko, moi drodzy, zaczyna się tu. Ponieważ jeżeli my z głębi serca nie damy innym tego dobra, to dobro w żaden sposób nie będzie w stanie do nas wrócić.
I tu nie chodzi o robienie, wiecie, uśmiechu do złej gry, ale o to, że naprawdę jest coś takiego jak karma. I jeżeli ty będziesz w jakikolwiek sposób w życiu komuś złowieszczyć, w jakikolwiek sposób, bo ja nie mówię teraz tutaj do mnie personalnie, może zazdrościsz Kasi czegoś, może zazdrościsz, nie wiem, czegoś Ani, albo whatever, to naprawdę to do nas wróci kiedyś. I wydaje mi się, że każdy w życiu powinien czasami sobie zrobić taki rachunek sumienia i zastanowić się, czy wszystko faktycznie jest okej z mojej strony, bo naprawdę ja z niczyjej strony nie spotykam się właśnie z takim hejtem, jak właśnie ze strony kobiet. I ostatnio oglądałam program, gdzie przeprowadzali sondę i najczęściej hejtują kobiety z otyłością i matki. I to też jest w ogóle, oczywiście gimbaza, ale gimbaza, no to tak jakby ja troszeczkę tutaj ją tłumaczę, nie wiem, problemami emocjonalnymi, z których pewnie gdzieś w przyszłości wyrosną. Natomiast mam nadzieję, że dobrniemy kiedyś do takiego momentu, że po pierwsze, nie będzie anonimowych komentarzy w internecie, że już powoli to zaczyna się gdzieś tam wyjaśniać, bo jeżeli naprawdę zapłacimy komuś porządnie, a na przykład, nie wiem, mamy jakiegoś stalkera w internecie czy coś, to jesteśmy w stanie rozwiązać te zagadki. Natomiast słuchajcie, kurczę, laski, to nie może tak wyglądać. I kto by mnie teraz nie oglądał? Jeżeli na przykład masz za dużo kilogramów i wkurzają cię wszystkie chude laski na Instagramie, to moim zdaniem to nie jest rozwiązanie problemu, że ty je odfollowujesz. Rozwiązanie problemu to jest to, kiedy będziesz je obserwowała, ale kiedy zmienisz swoje myślenie na tyle, że pokochasz siebie. Bo to, czy ty jesteś 10 kilo za cięższa, może świadczy o tym, że ty wcale te 10 kilo za cięższa nie jesteś, ale gdzieś na przykład, nie wiem, dźwigasz taki bagaż na swoich plecach, że po prostu jesteś niezadowolona ze swojej sylwetki. I ja naprawdę kocham przedsiębiorcze kobiety, kocham kobiety, którym się chce, kocham kobiety, które się realizują, które są zdeterminowane, żeby zadrzeć głowę, iść do przodu, co by nie było, bo to wiecie, tak jak mówię, życie to nie jest bajka, natomiast też między innymi po obejrzeniu tego wywiadu, po przeczytaniu kilku naprawdę słodkich komentarzy na moim kanale i zastanowieniu się, dlaczego, myślę sobie, że dziękuję Bogu za to, że otaczam się prywatnie, w życiu prywatnym, takimi mega fajnymi dziewczynami, które mi nie tyle, że nie zazdroszczą, bo wiecie, no jakby mam taką nadzieję, ale które zawsze będą mnie motywowały, które zawsze będą mnie wspierały, które zawsze pną do przodu i się nie poddają, bo o to chodzi w życiu. Życie, wiecie, to nie jest serial na Netflixie, natomiast możemy sprawić, aby było jak najpiękniej. Mamy jedno życie. Każdy ma taki sam wtorek, każdy ma taką samą środę, piątek. Wszystko. Mamy taki sam weekend. Taki sam, w sensie my mamy ten weekend. A jaki on będzie, to tak jakby wszystko leży w naszych rękach. Czy my... Jest dzisiaj brzydka pogoda. Naprawdę jest. Patrzę za okno i jest beznadziejnie. Natomiast jeden stopień. No widzę, wieje, bo wygina drzewa. Natomiast słuchajcie, jak wstanie mój Oli, to mam zamiar zjeść z nim obiad. I żeby nie wiem co, pójdziemy sobie na jakiś 7-kilometrowy spacer, zabezpieczę mu wózek tak, żeby mu za bardzo nie wiało, a mnie, nawet jak delikatnie liźnie wiatr, to nic się nie stanie. Ja natomiast też jako ciekawostkę jeszcze powiem Wam, że bardzo często, ale to bardzo często, dostaję komentarze od nawróconych hejterek. No i cóż to jest? To jest na przykład ktoś, kto kiedyś komentował mi w niefajny sposób moje filmy, a dzisiaj na przykład pisze mi: Karola,
Przepraszam, że Cię tak komentowałam, ale Cię nie znałam. A poznałam Cię, zobaczyłam jaka jesteś, że jesteś normalną dziewczyną, która nie zadziera nosa, która jest zwykłą koleżanką, która jest po prostu zwykłym, normalnym człowiekiem. No bo tak jest. A to, jakie my mamy wyobrażenie o kimś, kogo nie znamy, to też jest tak jakby po naszej stronie. Jeżeli my nie pozwolimy na to, żeby kogoś poznać i ktoś nie pozwoli na to, żeby również poznać go tak jakby z drugiej strony, no to jak można wygłaszać o kimś jakieś tezy? Jak można mówić, a ta to jest taka, taka, o ta leci zawsze w takim płaszczyku, zadziera nosa, niemiła. Wygląda na niemiłą. Ale skąd ty wiesz, czy ona jest niemiła? Skąd ty wiesz, jaka ona jest? I powiem Wam, że czasami to taka jest w ogóle puenta tego filmu i ten film był nagrany spontanicznie, ponieważ głównie chciałabym, żeby na tym kanale było bardzo dużo kontentu modowego i urodowego. To mi najbardziej gra w sercu. Oczywiście vlogi, bo bardzo lubicie je oglądać. Natomiast czasami zastanówmy się i jeżeli jesteście nieszczęśliwe, to zastanówcie się, dlaczego tak jest. Jeżeli wiecie, dlaczego tak jest, to postarajcie się zrobić wszystko, żeby to zmienić. Natomiast zastanówcie się też, czy czujecie jakoś w życiu niesprawiedliwość, bo jeżeli ta niesprawiedliwość jest, to zróbcie wszystko, ale to absolutnie wszystko, co w Waszej mocy, żeby nie dawać tej niesprawiedliwości nikomu. To, że ktoś nas potraktował w jakiś tam sposób, to nie znaczy, że my musimy kogoś tak traktować. To, że nam w tej chwili w życiu jest źle, to nie znaczy, że masz iść na kanał do Agatki i anonimowo napisać jej, że jest obrzydliwa i obleśna i w ogóle zamknij kanał, zniknij, bo to do nas wróci. Czy to wróci do Ciebie za rok, za pół roku, czy za dwa lata? Pamiętaj, że w najmniej odpowiednim momencie będzie bomba. Więc ja cieszę się, że nie mam nic takiego za uszami, że jestem czystym, normalnym, fajnym człowiekiem. Wydaje mi się, że jestem fajnym człowiekiem w życiu takim prywatnym. Nie wiem, jak mnie odbieracie w kamerze. Natomiast dziewczyny, chciałabym, żeby na tym kanale panował szacunek, żebyśmy się naprawdę mega wspierały i to, żeby szło dalej. Bo naprawdę obejrzałam sobie ten wywiad Małgorzaty Rozynek i zrozumiałam, jaka duża zawiść dzisiaj w życiu panuje w stosunku od kobiety do kobiety, a później jak przychodzi co do czego, to naprawdę potrafimy się zjednoczyć. Siła kobiet jest najlepszym przykładem tego, że jak chcemy, to potrafimy. Więc kurczę, przełóżmy to normalnie na każdy swój dzień. Czekajcie chwilkę. Nasze zmiany, największe życiowe zmiany zaczynają się tu. Uwierzcie mi, że podęga podświadomości i przyciągania do siebie dobrych rzeczy jest tak silna, że jeżeli zaczniecie dziś, to po owocach poznacie. I tyle chciałam Wam powiedzieć w tym moim filmie, który pewnie już nigdy na tym kanale się nie powtórzy, ale myślę, że czasem trzeba oczyścić atmosferę, więc jeżeli dotrwałyście do końca, lubiłyście sobie jakąś fajną kawkę, herbatkę, to jest mi miło, jeżeli nie mogłyście dotrwać nawet do połowy. No to cóż, to może następnym razem. Dziękuję Wam.